Udało się. Jeszcze chwilkę. Okej, możemy próbować. Dobrze. To teraz powoli na trzy połączysz się z naszym Wojtkiem. Raz, dwa i trzy. Widzę samochód ciężarowy. Kierownicę. Wojtka widzę z kierownicą. Jest tak trochę nienaturalnie pochylony, tak jakby był skupiony na jeździe. Widzę go w takim starym samochodzie, typu stary, Jelcz, coś takiego. Podejdź do niego, spójrz mu w oczy, rozpoznaj. On jedzie tym samochodem, to jest w ruchu. W ruchu, jest cały czas w ruchu. To samochód. Rozpoznałeś go? Tak, to jest on, ale jedzie, tak jakbym musiał go tak bokiem doganiać, tak się przesuwa ten cały obraz. On jest w kabinie. Tylko ta kabina nie ma drzwi. Czyli wsiąść, wysiąść nie może. Znaczy, może wysiąść, wsiąść. Drzwi są tak jakby wyłamane. A wyłamane drzwi, aha. Poproś Wojtka, żeby na chwilę zatrzymał się. Tak się zatrzymuje. Zapytaj się jego, czy łatwo jest mu kierować tym samochodem. Mówi, że mu się śpieszy, dlaczego go zatrzymujemy. Tak mówi, taki przekaz jest. Nie dostał informacji od ciała fizycznego, że będzie dla niego teraz wykonywana sesja, praca? On mówił, że nie ma czasu. Aha, ciało subtelne mówiło, że nie ma czasu, tak? To czym jest tak zajęte w tej chwili? No prowadzi, no tak jest zajęty, że nawet tych drzwi nie ma kiedy naprawić. Cały czas jest zajęte to ciało. Dobrze, jeżeli może, to ciało subtelne, które jest takie bardzo zajęte, bo ciało fizyczne prosiło o tą sesję i ciało subtelne, jeżeli nie będzie chciał wykonać, to ja cofnę czas, tego nie będzie. Po prostu wróci do punktu wyjścia, jakby się nic nie wydarzyło. Ale no, teraz mnie widzisz, słyszysz mnie teraz? Słyszę cię teraz. Przerwało nam. Tak. Posłuchaj, zapytaj się teraz, czy na tą chwilę może to ciało subtelne z nami popracować. Jeżeli nie będzie odpowiadało rezultaty, to wszystko cofniemy i tego nie było i wróci do swojej pracy natychmiast bez uszczerbku. Śmieje się, bo mówi, skoro już zatrzymaliście mnie, to róbmy, tak? A, to róbmy, czyli wydaje zgodę na pracę, tak? Tak. Dobrze, musi mi. No tak, zatrzymaliśmy już jego, oczywiście, że tak. Jeżeli może, to niech mi poda taką informację, komu pracuje, komu wykonuje tak odpowiedzialną pracę. Pokazuje mi się cysterna, jest to dopięta cysterna do tego samochodu, do tego ciągnika. To jest, wygląda tak jak stara cysterna po mleku. Na razie informacja jest, no, że to jest tak jakby mleko wiózł, tak? Ale tutaj mam takie odczucia mieszane do końca, że to może wyjść coś innego. Czyli on ma wrażenie, że wozi mleko, tak? Tak, on ma wrażenie, ale że zbiera skądś to mleko, czy po prostu przewozi z punktu A do punktu B? Daje mi informację, że nigdy się nie zatrzymał. Po prostu jedzie z tym mlekiem. Jedzie z tym mlekiem, a mimo to, że nigdy się nie zatrzymał i cały czas jeździ z tym mlekiem, ma wrażenie, że nie ma czasu, tak? No, nawet był tak skupiony na jeździe, że nie pamięta, kiedy się nawet, że tak powiem, zatankował czy załadował i zapomniał, gdzie ma dojechać. Po prostu jest tak zaobserwowany tym wszystkim, co się dzieje wokoło, tą jazdą i jest tak pocholony nad tą kierownicą nienaturalnie. Tak jakby wykonuje czegoś, jakby wytężał wzrok, jakby się przybliżał po prostu tą pozycją ciała do szyby.
i musi się skupić na drodze i wszystko, co minie, to jest po prostu, wiesz, wielki sukces, że pokonał tę drogę i po prostu on nawet tutaj pokazuje mi taką informację, że zapomniał, że ciągnie tą przyczepę. A zapomniał już. No, już nawet zapomniał, że ciągnie tą przyczepę, tak. Rozumiem. To teraz jeszcze musi mi powiedzieć, skoro zapomniał, że ciągnie tą przyczepę, skoro zapomniał, że jest nachylony i wytęża wzrok, to teraz tak, czego wypatruje na tej drodze? Co mu się przytrafiało na tej drodze, że tak wytęża wzrok? No tutaj ciało subtelne mówi, że słabo widzi. Słabo widzi, żeby cokolwiek dostrzec. I każdy odcinek drogi, on teraz mi swoimi oczami pokazuje, widzę jak, tak? to, jak on jedzie, mija te pachołki, on tylko widzi ten asfalt i te drzewa, czy tam jakieś budynki się pokazują obok i on to odbiera za sukces wielki, że każdy centymetr, milimetr i tak dalej, już nie mówiąc o kilometrach, tak? To jest jeszcze całe szczęście, że przyjechałem, udało mi się, o Jezu, nikomu się nic nie stało, o przyjechałem i muszę się jeszcze skupiony. Te drzwi, które, tych drzwi, których nie ma, to gdzieś tam, no tak przypadkowo kiedyś może zostały wyrwane. Taką informację tutaj odbieram. Ale wyrwał w wyniku wypadku? Nie, tu jakiś jest wandalizm. To jest, pokazuje mi, że wyłamane są, wyczarpnięte. Jest jakiś wandalizm. Kto to był tym wandalem? Kto śmiał mu trącić jego piękny samochód? My tu w pierwszej takiej informacji jako przebłysk pokazały mi się istoty szare, które tak jakby chciały go wyciągnąć z tego samochodu i on szybko ruszył i te drzwi zostały utracone i on jedzie. Rozumiem, szare szare osobniki, tak, z dużymi... To teraz wołamy tych wandali. Absolutnie, teraz podchodzą pod sąd. Poproś Wojciecha, żeby zawołał natychmiast tych wandali, tych szaraków, żeby poddać ich sądowi. Udało się? Ktoś nie może, tak? Chwilowo. Już teraz cię słyszę. Tak, są te szaraki, są to dwa osobniki, takie bardzo z groźnymi minami. Wcześniej nie widziałem takich. Zęby mają po prostu na wierzchu, tak jakby były takie głodne groźne. I pazerne. Takie groźne są. Nie było czegoś takiego wcześniej. Tutaj nie widziałem takiej agresji ze strony ich, tak jakby chciały go po prostu pogryźć, zeżyć. Tak. Okej, dobra. Ile ich jest? Dużo? Dwóch. Dwóch. Dobrze, to niech staną i teraz zobacz, czy te szaraki mają świadomość. Czy to biorą? To mają cel, tak? Mają cel. Świadomość. Tutaj bym... Znaczy tak, należałoby zadać pytanie, co by się stało, jakby dorwały go, bo to z informacji i zachowania wychodzi tak, jakby one chciały go nastraszyć i on się... Wystraszył i zaczął uciekać. Tak, zaczął uciekać, tylko nie do końca mi tutaj jest takie stuprocentowo pewne, czy aby na pewno one by, czy tam go by pogryzły, czy by go wyciągnęły z tego samochodu. Nie jestem pewien, czy aby na pewno tak się stało, tak? Super, no dobrze. Na pewno napędziły mu strach, tak? Okej, dobra. Teraz zapytaj się Wojciecha, czy nadal ma ten strach do nich, jak na nich teraz patrzy? No tak, przypomniał sobie, bo też zapomniał. Przypomniał sobie, tak, ten strach. Dobrze, to po pierwsze, Wojciech teraz ma taką magiczną moc, zamraża te dwa szaraki. I w tej chwili, Michał, pomóż mu wybrać cały strach, jaki napędziły mu te szaraki. Okay. Wybierz, połóż obok. I teraz porozmawiamy z Wojciechem. Wojtku, skoro jedziesz tym samochodem, bardzo. Mogę ci pokazać, że powiedzieć, że w tej kreacji, tak jak on sobie przypomniał, że ten strach był i wybrał ten strach, to jego samochód automatycznie tak jakby zdjął nogę z gazu i teraz, wiesz, po prostu... Samochód sam jedzie. Sam zwalniał.
jak wybrał strach. Tak. Czyli ten samochód był napędzany lękiem, strachem Wojtka, ponieważ on dociskał gaz do dechy. Tak. Okej. Okay. Stopą naciska gaz, czy nie? Tak, stopą. Normalnie. Dobrze, to zobacz, co ma w stopie najpierw. Co ma w stopie, że tam jest ten przekaźnik tego strachu do tego pedału? No, prawa pięta jest na pewno sparaliżowana w taki sposób, albo odciśnięta, odbita nawet, można by powiedzieć. Mm-hmm. I to promieniuje, kość piszczalowa promieniuje do kolana i też go boli z przodu piszczal, tak? Mm-hmm. Cała ta noga go boli, tak jakby drętwiała. Mm-hmm. No, jeżeli chodzi o samą stopę, śródstopie, palce, to ona jest tak jakby nieruchoma. Nie widzę żadnej tutaj takiej nieprawidłowości, ale jest taka ścina, wiesz, biała. Taka jakby niedokrwiona. Niedokrwiona. Mhm. Mhm. Czy Wojtek też narzeka na tą stopę? W sensie, że mówi, że niedokrwiona od tego gazu? Tej całej energii strachu? Nie widzę tu informacji sprzecznej, raczej może mu to doskwierać. Dokuczać. Tak? Mhm. Tak. Dobrze, ale musimy porozmawiać jeszcze z Wojtkiem. Wojtku, jak ty wytężasz wzrok i patrzysz do przodu przez tą szybę, czy ta szyba po tej jeździe jest brudna? Z informacji, która była wcześniej podana, to on widział teoretycznie przez czystą szybę, ale też nigdy się nie zastanowił nad tym, mhm. że tak już długo jadąc, że ona może się pobrudzić. Tak. Więc teraz no, sprawdza szybę, tak? Wojtek sprawdza teraz szybę. No i jak? No faktycznie jest zabrudzona, tak? Jest zabrudzona. Ale ona nie jest bardziej zabrudzona z zewnątrz, tylko jest, pokazuje mi Wojtek, że jest okurzona od środka. Okej, okay, zbierz ten cały kurz, Michał, zbierz i rozkoduj, co to jest? Jaka to emocja okurzyła mu ostrość widzenia? To jest czas. Czas. To jest płynący czas, to jest czas, który spędził w tej kabinie. Mhm. I to jest... Czyli jego ciało subtelne ma poczucie upływającego czasu poprzez zamazywanie mu ostrości widzenia na tej szybie, tak? Znaczy, ciało subtelne nie zdawało sobie z tego sprawy. Mhm. No ale... Muszę ale porozmawiać z Wojtkiem. No, ale na skutek upływającego czasu, tak, szyba została zamazana. Dobrze. I teraz jeszcze raz musimy dla Wojtka wszystko po kolei wytłumaczyć. Spotkaliśmy się na początku i on cały czas powtarzał, że się spieszy i że go on nie chce, bo on informował, że on nie ma czasu. Tak. Nie ma czasu. Przy czym na szybie ma pełno kurzu, który jest czasem. No tak. Czy widzi dysonans taki, widzi taką rozbieżność? Ma czas w kabinie, a nie ma go? Mówi, że go nie ma. To skąd mu wydobywa się ten czas, który osiada na tej szybie? Skąd mu wydobywa się poczucie tego czasu upływającego? Nie, tutaj nie jest w stanie rozszyfrować Wojtek, nie. Skąd właśnie jest taki dysonans, tak? Mm-hmm, okej, okay. Ale teraz jak Michał zebrał naszemu Wojtkowi ten czas z szyby, czyli ten kurz, jak teraz widzi nasz Wojtek? Pierwsza informacja to jest taka, że stwierdza, że nie potrzebnie tak szybko jechał, bo to, co go otacza, jest dosyć interesujące. Widzi teraz szerzej. Okay. Widzi. No i stwierdza, że za szybko jechał. Mm-hmm. Bo tak jakby z boku ktoś stał to i obserwowałby ten jego samochód przejeżdżający, to powiedział, że jedzie wariat. Mm-hmm. A teraz popatrz na ciało fizyczne naszego Wojtka. Co się wydarzyło
w momencie, kiedy on jechał tak szybko? Co go ominęło w życiu fizycznym? Czego nie zauważał? Na co nie mógł zwrócić uwagi w życiu fizycznym? Pokazuje dzieci, rodzina. Na dzieci nie mógł zwracać uwagi, tak? Tak, pokazał Czyli, dzieci. Odebrane mu były dzieci, tak? Znaczy, no ten czas. Tak. W sensie czas na dzieci, tak? Bo czas został odebrany na szybę i już nie miał czasu w życiu fizycznym, tak? Ten czas jest taką matrycą pamięci też, wiesz? Tak jakby rejestratorem przejechanej drogi. Teraz tutaj pokazuje Wojtek w ten sposób. Jak uświadomił, że nie miał czasu na rodzinę, to pokazał ten nawarstwiający się kurz czy mgła na szyby przedniej. To jest właśnie rejestrator przejechanej drogi i to jest taki wskaźnik, wiesz? Rozumiem, to jest wskaźnik, oczywiście. Co oprócz dzieci umknęło mu w życiu fizycznym? Żony żałuje jeszcze, tak? Tutaj mówię, że żal mu też żony, tak? Żal mu żony, tak? Że nie dostał odpowiednią ilość czasu, bo on pędził, tak? Tak. Rozumiem, dobrze. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Wojtku, jesteś nachylony w bardzo dziwnej pozycji, bo wytężasz wzrok. Co dzieje się z twoimi plecami? Czy to plecy cię naginają do szyby, czy ręce są za krótkie? Co działa? Nie, ręce są dobrej długości. Ręce przyciągają do kierownicy. On to się nachylał, bo nie widział, tak? Tutaj ja widzę w ciele subtelnym po prostu taki paraliż tego ciała, jest taka nienaturalna, odwrócona eska, tak, nie odwrócona, no tak, eska taka wygięta. Ja tu widzę ciągnięcie w partiach pleców, tak, że tak zwane korzonki, rwa kulszowa, tak. Tutaj to jest w ogóle sztywne wszystko. To jest, on przybrał pozycję, tak jakbyśmy wzięli spinacz, prawda, ten taki wirowy, rozgięli i go ułożylibyśmy w jednej pozycji, to on jest tak sztywny, że nie zmienia swojej pozycji. A w życiu fizycznym, oprócz boleści fizycznych, co mu to ograniczało, co mu to zabierało, dawało? Wiesz co, w życiu fizycznym jest to, porównuje Wojtek do pracy, że jest tak sztywny swojego miejsca i swojego stanowiska, że ciężko go, znaczy już go nie przesadza się, tak? On jest po prostu w tej samej pozycji, w tej samej grupie i on tkwi w bezruchu. On jest po prostu takim niereformowalnym, po prostu też, jakby ci powiedzieć, no nie może zmienić już swego kształtu. Ciężko mu się dopasować też do nowych rzeczy. Skostniały jest. No ale to jest wina tego zszywacza, że on jest wygięty. On jest ja po rozumiem, prostu... ale to wszystko, teraz rozmawiam z Wojtkiem energetycznym. Wojtku, dla mnie kieruje się do jednego. Jeżeli masz poczucie czasu upływającego, poczucie straty, poczucie drętwienia nóg i nienaturalnie wygiętej pozycji ciała, gdzie masz poczucie starości w ciele energetycznym? Tak, odpowiedział wcześniej od razu. Wiem, bo on nie słyszy wcześniej niż ja wyartykułuję. Ja to rozumiem, ale musi mi powiedzieć głośno. Już ci mówi głośno, już ci powtarzam. Zobaczył to po swojej rodzinie, tak? Dzieci dorosły, żona dojrzała, odsunęła się i widzi po swojej rodzinie, że może nie było warto tak gnać, prawda, i porzucać tak wiele, wyrzekać się. I tutaj przychodzą też jemu takie myśli do głowy, skoro inni przeszli te życie po prostu olewając połowę rzeczy i wiadomo. I dali radę? Dali radę, tak. A on ambicjonalnie chciał to po prostu, no, starał się, ale dochodzi do wniosku, że nie w tym miejscu to trzeba. Dzisiaj by zrobił to inaczej. Brawo. I właśnie od dzisiaj ma możliwość zrobienia wszystkiego inaczej.
To teraz poproś go, żeby on z ciała subtelnego wybrał całe poczucie starości. Zobacz, czy to jest w formie implanta, czy to jest w formie emocji. Jak to działa? Poczucie starości to jest właśnie ta cała szyba, tak? Ona jest cała zamazana. Ona była cała zamazana, tak? I no czasem. Tymczasem tyle go się tam namazało, że przestał po prostu no, to widzieć, tak? Okej, okay, dobra. To teraz zaczynamy pracować. Poproś naszego Wojtka, żeby wysiadł z tego samochodu. Da radę? Bardzo ciężko, bo pozycja, którą ma przyjętą, no to tak jakby wysiadał. No wysiada, on wysiada powoli, tak? Ale no powoli, jest, niech sobie wysiada, powoli. Jest w pozycji, powiem tak szczerze, jakbyś miała wysiadać w pozycji siedzącej, czyli nogi pracują, tak, a ciało jest pupa zgięta, tak i tak dalej. Okej. Okay. Wysiadł. Teraz dalej jest taki zgięty? Tak. Zobacz, co ma w kręgosłupie. Zobacz, co powoduje zgięcie ciała subtelnego. Tutaj powoli, bo jeszcze tego wyraźnie nie widzę, pokazują się takie, słuchaj, jakby ściągacze, jakby takie rzepy, coś na zasadzie bardzo podobnych, tak jak dzisiaj przyklejamy te plastry na mięśnie, które stabilizują, to on ma coś takiego ponaklejane z pleców do pośladków, tak, że ściągające, tak. Ściąga, trzyma mu to, tak, ma to tak jakby zaaplikowane w środku. Poproś Wojtka, żeby wybrał to. Poproś, żeby wybrał całe te rzepy, te ściągacze, żeby wybrał, żeby mógł swobodnie kierować swoim ciałem subtelnym. Okej, wybiera. I teraz, czy to należy do niego? Czy on sobie to sam nalepił, zainstalował? Nie, to nie jest. Nie, dobrze, odłóż to z boku. I teraz, jak da radę, to niech przejdzie do przodu samochodu, tam gdzie jest ta szyba. I teraz poproś go, żeby wybrał tą szybę. No ale poczekaj, ta szyba jest zabita blachą. To co on widział? Jakaś projekcja, iluzja. Iluzję widział? I teraz zobacz jego życie fizyczne. Jego życie fizyczne. Porównaj to. On porównuje tą iluzję do oszustwa, jednego wielkiego oszustwa. Czuje się bardzo oszukany w wartości, które wierzył. I to nie jego bajka jest. Po prostu w momencie, kiedy sobie to uświadomił, że taka wielka manipulacja nad nim była stosowana odgórnie, przez ludzi, którym zawierzył i zaufał. Też oddał też swego trochę serca. Włożył serce w tą pracę. Czuję się bardzo mocno oszukany. Fizycznie? Czy energetycznie? Ja mówię teraz o ciele fizycznym. Fizycznie. Czyli brał udział w wielkiej manipulacji. Tak. Kto nad nim manipulował fizycznie? Mówimy teraz o ciele fizycznym. Kto nad nim miał taką władzę, żeby nim zmanipulować? Czy to jest, on pokazuje swoich współpracowników, począwszy od współpracowników, dalej dążąc do kadry, do kierowniczej, do samego szefostwa i przepływ informacji, który był stosowany, nigdy nie był czytelny, zawsze gdzieś był skrzywiony. Wszystko na zasadzie obiecywania, aby ktoś tylko nie zmienił stanowiska, bo był na tą chwilę potrzebny. Manipulacja w tą stronę. A jednak trzeba było, on to tak mówi, a trzeba było jednak to rzucić w pip i... I zająć się życiem, tak? I zająć się po prostu wracamy, sobą, tak? Tak. I teraz wracamy do ciała energetycznego. Widzi teraz blachę na szybie. Tak. Co widziało ciało energetyczne? Co się działo w ciele energetycznym, jak był cały czas widział tą blachę, a myślał, że to jest szyba?
Były, tak, były wyświetlane mu obrazy. I to jest dokładnie pokazane. Jest po prostu tak jak monitor. I ten monitor śnieżył coraz bardziej wskutek upływającego czasu. On się coraz bardziej wpatrywał w ten obraz. Przybliżał tą głowę do szczyby, żeby cokolwiek dojrzeć. Ale to jest wyświetlana iluzja. Wyświetlana iluzja. Dobrze, zrobimy jeszcze jeden. Obejdziemy samochód dookoła. Mówił, że wiezie mleko. Obchodzimy dookoła. Jak wygląda ten samochód? Na razie normalnie, tak? Poza tymi szybami, które są zabite. Z każdej strony i z boków też te drzwi te Tak, szyby. tak. Jest właśnie od strony pasażera jest to wszystko zabite. Oprócz tej strony Której były wyłamane drzwi, tak? wyłamane. Tylko, że tu podaję informację, że na skutek tego strachu on nigdy w tamtą stronę już głowy nie odwrócił. No właśnie, nie patrzył tak naprawdę tam, gdzie miał szczelinę. Wiecie, jest dalej ta cysterna z tyłu? Tak, jest jakaś cysterna. Dobrze, zaglądamy do środka. Powiedz, żeby wszedł, jest teraz już mobilny. Niech wejdzie i zajrzy, co wiózł, co tam się nazbierało. Jest to czarna maź, tak jak ropa nieprzetworzona. Jest taki mazut. Dotknij, Michał, tego mazutu, jak możesz. Zdiagnozuj, co to za wibracja, co to za energia. Co tutaj Wojtek podaje taką informację, że to są wszystkie te złe ingerencje, które zostały na niego wlane, przelane. To jest jego bagaż nie tyle co doświadczeń, co skumulowanej złej energii, która na nim się po prostu, jakby to nazwać, zobrazować. Wybuchły emocji innych ludzi, on przypuszczał do tej cysterny. I to jest ta energia zebrana. On A to jak? po prostu przypuszczał, zbiera w tej cysterni. A jak mu się kierowało z taką cysterną, z takim obciążeniem, z takim azotem z tyłu, mazutem z Nie tyłu? no, co, to może. No to, on tu pokazuje to samo, co dzieje się w fizycznym, realnym świecie, tak? Czyli coraz ciężej tą ciężarówkę się prowadzi. Czyli to są takie obciążenia typu przy skręcaniu, przy zawracaniu. Łatwo wywrócić, doprowadzić do wypadku. Doprowadził chociaż raz? Nie, nie, nie. Tu jeszcze chciałem to kończyć, że czuję większy strach, bo ten samochód jest mniej stabilny. Bardziej go, wiesz, kołyszę. To też podnosi napięcie strachu. Rozumiem. I teraz, jak może, to niech pokaże nam, opowie, co to jest kierownica. Jak teraz widzi swoją kierownicę, swój ster. Ten ster ma ograniczone ruchy przede wszystkim. Informacja też przychodzi, że on głównie jechał prawie że prosto, ale kierownicą mógł skręcić, wychylając się od godziny 12, 15 stopni w prawo, 15 stopni w lewo. Takie ruchy mógł wykonać i ani większego. Czyli tak naprawdę myślał, że steruje, a nie sterował niczym. Czy ta ciężarówka należy do niego? Nie, 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 to nie należy. To w tej chwili zaprosimy szefa tego transportu, tego taboru. Zapraszamy. Powiedz Wojtkowi, że ma kategorycznie, bo miał drzwi, czyli ma prawo jeszcze w tej sytuacji żądać. On teraz woła szefa, teraz ma przyjść szef od tego taboru. Wojtek pokazuje taką sytuację, że on jest bardzo daleko, bo on już kawał drogi odjechał. Dobrze, to poproś Wojtka, żeby wybrał to poczucie odległości.
wybrał z siebie poczucie czasu upływającego, zbierającego się, niech wybierze z siebie. Co to było? To były emocje czy implanty? Emocje. Emocje, dobra. I teraz jak już wybrał poczucie odległości i czasu, odkładamy to z boku i teraz niech zawoła szefa wszystkich szefów od tego projektu, od tego taboru. Właściciela firmy. Przygotuję modliszka. Modliszka. Modliszka roz... Owad. Tak. Owad. Przylatuje owad taki zielony, szaro-zielony, taki pasikonik, taki duży. Pasikonik przyleciał. Teraz rozciągnij plaster i za tą modliszką, bo to przyleciał żołnierz, bo znamy zasady działania owadów. Najpierw wysyłają żołnierza, a dopiero na samym końcu zjawia się królowa. I teraz wszystkie modliszki, które brały udział w całym tym projekcie, przylatują na ten właśnie lep. Raz, dwa, trzy. Wszystkie co do sztuki, a na czele stoi królowa. Udało się? Tak, pojawiła się królowa. Duży rój? Bardzo. I tutaj jeszcze pojawiła się informacja, że ta mazut służył im do pokarmu. Oczywiście, że tak. Dobrze. Jak wygląda królowa? Najpierw mi opisz królową. Wiesz co, ma duże oczy. Ma taki jakiś pyszczek. No i ma tutaj taką złotą taką jakby szatę nałożoną na jakbyśmy to na ciało ludzkie przełożyć, to od ramion do nóg, tak? Korony nie ma. Dobrze, zapytaj się, jak się dorobiła tej złotego płaszcza. Ona tutaj podaje informację, że 1/3 z tej energii od Wojtka, z tej cysterny, sprzedała dalej. Sprzedała dalej. Dobrze. Teraz Wojtek rozkazuje im, całemu rojowi, królowej też, pokazać, na co przerabiały ten pokarm z cysterny. Te wszystkie złe emocje, które Wojtek musiał zbierać, a omijały go doznania życia normalnego, takiego rodzinnego. No, pokazuje mi tu swoje jajeczka, czy potomstwo. Z tej energii mogły wykarmić i dochować potomstwo, ale to są jajeczka pokazane. Okej, to teraz wszystkie jajeczka na ten plaster trafiają. Te, które były żywe, martwe, wcielone, niewcielone, wszyściutkie co do sztuki. Dużo? No tak, tak. Bardzo dużo. To jeszcze więcej niż tych. Wojtek jest smutny? Jest mu nieprzyjemnie? Bo nie możesz mówić, Michał, co się dzieje? Czy bo ta energia z tej cysterny to jest ta złość, tak, którą on schował, tak? I on jego nie... własna złość? Czy złość z tych to, innych ludzi? Z tych innych ludzi. On się nie utożsamia z tym mazutem, wiesz? No ja oczywiście, że się nie utożsamia. On najprawdopodobniej ma gdzieś portal, w którym przekazuje. Tylko musimy zobaczyć, gdzie jest ten portal. Po kolei. Teraz ta pasikonik, tak, w tej złotej szacie mówiła, że sprzedała gdzieś to dalej, dorobiła się złotej szaty. Tak. To komu ona to sprzedała? Tu zjawia się taki gad podobny do człowieka, który jest uzbrojony. Jest uzbrojony właśnie. I on odbiera od niej to i ma takie zasoby, żeby zapłacić jej złotą szatą. I się śmieje w duchu, że głupi insekt oddał to za darmo, bo ile tego złota trzeba na to na ten kubraczek, a za taką ilość energii, bo 1/3 cysterny spuściła.
Jemu. Jemu, nie. Okej, okay. Co on zrobił? Co ten chytrus zrobił? Ten pasikonik to oczywiście też widzi, tak? Jak została wrobiona i oszukana. Mhm. Tutaj pokazują się takie informacje, że to zostało użyte tak jak krew, tak, w ciele ludzkim. Tylko, że tutaj widzę też rodzaj planety i za bardzo rozumiem, co oni z tym zrobili. No nic, zaraz zobaczymy. Czyli gad ma 1/3 energii, czyli nie gad, tylko dokładnie to jest reptiloid, rasa reptyliańska. Mhm. A modliszka ile ma? 2/3? Tak, 2/3, tak. Dobrze, czyli ona myśli, że tak się połączyli. Dobrze, to teraz patrzymy, gada zamrażasz, gad stoi. I teraz zamrażasz, teraz patrzymy na modliszkę tą, gdzie ona przytrzymywała te jaja. Gdzie to było? Czy to było na statku, czy to było na planecie? Gdzie ona to miała? Ma kokon, taki wielki w oddali i to jest jej gniazdo. Czyli coś w rodzaju statku, tak? Ten kokon jest jak statek, jak planeta? Na razie widzę kokon, tak? Nie widzę umiejscowienia tego. Dobra. W jakimś pomieszczeniu, ani na ziemi, ani na, ani na statku. I ta energia, ta czarna energia zebrana od innych ludzi wędruje do tego kokonu. I teraz widzisz, co tam w tym kokonie się dzieje. No tam jest rozlewana, tak, rozlewana i podawana innym matkom do wypijania. One rodzą te jajka. Niektóre jajka nie przeżywają, dlatego jest ich więcej niż innych insektów. No i tak to gniazdo funkcjonuje, tak, i żywi się całą tą energią, cały czas. Teraz zobacz, jaka energia im nie służyła, czyli te jajka nie rodziły się, tylko były martwe. Jaka to była energia? Tu przychodzi informacja, że coś nie zostało do końca dobrze wymieszane w tej cysternie, że jest jakiś ułamek dobrej energii, też taka informacja przychodzi. Cofam się tutaj teraz do tego portalu, jak przychodzi to przez Wojtka, jak przychodzi ta energia przez Wojtka i szukam tej dobrej energii. Tak, do Wojtka też trafiały i dobre słowa, i dobre intencje. Ale wpadały też już do tego, do tej cysterny i były wymieszane. Wojtek już nie słyszał dobrych słów, tak? Tak, tylko że to pokazuje mi się, że to do tej cysterny nie wszystkie dobre słowa czy uczynki, tak można powiedzieć, trafiały do tej cysterny. Coś Wojtek zostawiał dla siebie, jakby w pamięci, w rodzaju pamięci. I reszta gdzieś tam przekazywana była do cysterny. To powodowało taki biały, taki filtr, prawda, taki jak kawę, jak do kawy mleka, do śmietanki dolewamy, to czasami się tak ciągnie. Taki od mieszania to właśnie to nie było. A gdzie Wojtek ma ten portal, do którego się cofnąłeś? W której części? Wcześniej tu widziałem Wojtka jako całego, tak, ale tutaj on ma tak jakby dziurę tutaj w środku, wiesz, wielką taką dziurę i to spływa, tak jakby głową odbierał, spływa z głowy do tej dziury, nie? I ta dziura? I od pleców, tutaj od tej pozycji pochylonej, które miał, od pleców jest po prostu przelewana ta energia do tej cysterny, nie? Przekazywana. Dokładnie tak. Poproś Wojtka, żeby wybrał cały portal ten z siebie. Tą dziurę wybrał z siebie, położył obok tych rzeczy, które już z siebie powybierał. Tak. Udało się?
Tak, czyli jeszcze jednak, w głowie coś ma. Co ma w głowie? Na zasadzie takiej płytki, która jest jak przedstawiona jak antena, tak, czyli trafia jakaś wibracja. Jaka wibracja musi trafić? No negatywna, tak, negatywna. Ta płytka uruchamia zbieranie tej negatywnej energii przez głowę i trafia ta energia do dziury, z dziury trafia do cysterny, czyli przez portal. A teraz zobaczysz w ciele fizycznym, teraz patrzysz na ciało fizyczne. Jak nasz Wojtek odbierał energię ciałem fizycznym? Co mu uszkadzała ta zła energia? Kumulacja tej złej energii. Ja tu widzę zamykanie głowy, zamykanie myśli, niedopuszczanie do siebie tego rodzaju informacji, też fałszowanie tych informacji, przekształcanie ich na pozytywne, że nie jest tak do końca, jak to zostało wypowiedziane. Przecież on sam nigdy by tak nie powiedział, także to na pewno musi być pomyłka. W ten sposób. Dobrze. Poproś ciała fizycznego, żeby zneutralizowało to zamykanie głowy, żeby to już nie działało. I wracamy do ciała subtelnego. I teraz ciało subtelne widzi, że pomimo, iż te emocje z cysterny nie były jego, ale on je zbierał, był portalem. Tak. Rozumie teraz, tak? I teraz wracamy do gada. Tak. Gad. Którą część energii zebrał? Znaczy, ta cała energia zebrana, już ona jest przefiltrowana przez tą płytkę, prawda? I tu nie można jej jakoś, nie widzę tu podziału. Podziału. Czyli on zbiera już przefiltrowaną energię, tak, z tej cysterny. On ma tak samo zanieczyszczoną, może mieć zanieczyszczoną tą energię, tak jak insekty. Nie mają na to wpływu, wiesz? I teraz co gad z tym robi po sprzedaży? Tu widzę, on jakby to rozsmarowywał, tak? Gdzie? Po sobie? Nie, po jakiejś płaszczyźnie. Dobrze, to poproś Wojtka, żebyśmy się oddalili od tej płaszczyzny. Popatrz na tą płaszczyznę z góry, z boku, z dołu, z przodu, z tyłu. To jest rodzaj pułapki. On to rozmarowuje jak smoła. Używa, nie wiem na jakiej zasadzie to gęstnieje, ale to jest rodzaj pułapki. Co łapie w tą pułapkę? Bardziej może zabrudza. Co zabrudza? Dusze, inne dusze zabrudza. Znaczy inne dusze? No, tak jakby... I tak. Co się dzieje potem z tymi duszami? Popatrz. Popatrz trajektorię lotu takiej zabrudzonej duszy. Gdzie trafia? Czy ona tutaj jest już tak jakby zanieczyszczona. I to jest, on to zrobił portal taki sam jak z Wojtku. Tak. Tak, każda dusza, która została tą energią zanieczyszczona, jest po prostu portalem. Takim samym portalem. Tak. To teraz wołamy właściciela całej tej technologii, bo obydwoje i pasikonik i gad na taki genialny pomysł to niby nie wpadli. Po prostu ktoś wpadł na to pierwszy. Raczej to jest, Andrzeja, mówię ci to, co się pokazuje. Pokazuje mi się statek, na statku pokazują mi się wersje tych szaraków, z tym, że one są odmienne od tych standardowych, bo mają bardzo wydłużone głowy do tyłu. I pokazała mi się od razu królowa w zestawieniu tutaj widzę z Draco po drugiej stronie, jest jakby tak są w negocjacjach albo w rozmowie. Te szaraki, które były wcześniej. Ale z Draco czy z reptiloidami? Nie, ma Draco. Draco, smoki, jest. Tak? Tak. Okej.
Ta królowa negocjuje, tak? Nie, to nie jest drako, to jest reptoidalna zaraz. Manuszki. Ta, ma nogi, jest normalnie, to jest jakby szef tego wcześniejszego, tak, zamrożonego. Tak jest, co rozmarowywał. Tak. Oni tutaj, no jest to taka dostojna rasa, ma świadomość, nie, mają te mają świadomość, oni ustalają plan, tak, tutaj one dogadują ilość, jaką mają pochwycić, obmazać tych dusz, tak, i tutaj tych, i tworzą te portale i różne projekty. To dobrze, to teraz widzisz tą królowę i tą rasę reptoidalną. Jeżeli masz potrzebę, to je zamroź, czy to jest pola od nich energoinformacyjnego. I teraz dopytamy się, po pierwsze, jak królowa ma na imię i niech powie swoją rasę. No, imię to usłyszałem Aksam, a rasę zamazała. Rasę ma powtórzyć jeszcze raz głośno i wyraźnie w języku ludzkim. Nie harczeć, nie pluć. Ona tutaj mówi, że jest wyższą rasą rozwiniętą nad szarakami. Ona była z tej rasy szaraków, ale dostała no, świadomość. Świadomość, tak, znam tą rasę, tak wiem. Ona ma powiedzieć, co to za rasa. Rasa, którą my znamy tu na Ziemi, bo ja ją znam, więc ona ma powiedzieć wyraźnie rodzaj rasy. Na pewno jest hybrydą. Nie wiem, nie widzę nazwy. Hybrydą czego z czym? Tak, świadomość jest, że znowu następują zamazanie. Jesteś silny, mocny, twardy. Cofasz czas, jeżeli hybryda, masz potrzebę. Hybryda jest z szarakiem zrobiona. Z czego? Pokazują mi, że dostała iskrę światła, tak? Jakby część. Ukradła. Część duszy, czyjś. Świadomość. Dobrze, to teraz zobacz, czyja to dusza, czyja to świadomość jest w tej królowej. Pokazuje mi się archonci tutaj, że zesłali do niej to światło, tą 1%. Tutaj pokazuje mi się też ten harpun, ale na końcu harpuna jest zgliszcze. Tak. Spalona ta energia jest. Ona w sobie pokazuje, że ma czystą energię, a oni jej podają tak, jakbyśmy włożyli widły do ogniska i taki spalony żar dla niej tam wsadzili, tak? A ona myśli, że to światło jest. To ja jej wytłumaczę teraz, skoro ona nie rozumie, że jeżeli dostałaby iskrę prawdziwą, taką prosto ze źródła, to jej ciało najbardziej, żeby było perfekcyjne, nie dałoby rady, mu musiał się spalić. Musiała dostać czarną iskrę. Archontów też, tym właścicieli tych wideł też. Natychmiast do tego statku. Ale co do tego statku? Tam stoi ta królowa z tą głową z tyłu wydłużoną i stoi reptiloid. Nie zajdą, nie ich wibracje. A, dobrze, to w takim razie wysyłamy sygnał, że ich mrozimy na ten moment. Albo grzejemy, bez różnicy, tak żeby oni stali bez ruchu i żeby nam nie uciekli, żeby informacje płynęły i od nich przez tą rasę, tą wydłużonej głowy i przez tą rasę reptoidalną. I teraz, jeżeli ona chwyciła, myśląc, że ma cudowną iskrę, którą dostała w darze od archontów, to w takim razie dlaczego tak bardzo duszę naszego Wojtka uwięziła? Tak bardzo ją podzieliła i zrobiła w niej portale? Czy tak robią istoty, które posiadają światło? Ona to zrobiła dla pozysku
energii. Ma, a rasa się nazywa Kleos. Kleos, co? Tak jest, no. Kleos, Kleos. Kleos, no. Przez C. Brawo. Schodzą czasami na ziemię, prawda? Kleos. Zapytaj się jej, czy schodzą czasami na ziemię. No, no zawsze mówi, że oni są cały czas. Oczywiście, że tak. Oni pilnują ciał fizycznych, tak? Ona wysyła szaraków do pracy nad ciałami fizycznymi, tak? No tak. Mhm. Ma przystosowane ciało eteryczne tak, żeby zarządzać ciałami fizycznymi. Dlatego też Wojtek miał świetne połączenie z ciałem fizycznym i wiedział, co robi się z jego ciałem fizycznym. Jak często ona pracowała na ciele fizycznym naszego Wojtka. Czy do stworzenia tej kreacji, no to podaje informację, że wystarczyło go wystraszyć, tak? Umieścić go w tej kreacji. Mhm. Go wystraszyć. Mhm. Dobrze, rozumiem. Czyli nie odwiedzali ciała fizycznego? Szaraki nie zjawiały się u niego statkiem nad jego domem? Nie kodowały jemu dnia? W myślach, w snach. Nie widzę takiej informacji. Czyli dobrze musiały wystraszyć ciało subtelne, skoro nie musiały już ingerować ciało fizyczne. Po prostu naprawdę, naprawdę jest królową tak wystraszyć duszę. Mhm. A reptiloid. Teraz popatrz na tego reptiloida, który tam z nią się dogaduje. Mhm. Co on dostał w zamian od archontów? Jak jego droga kariery się rozwijała przy Wojtku? On jeszcze czerpie energię z każdej tej duszy, która jest obrudzona. Tak jakby ściąga energię z ringu, który jest zainstalowany. Mhm. To jest jego własność. To jest 50% i dopiero mhm. to jest 50% tej energii, która produkuje ten ring, tak? Mhm. Mhm. Przez ten ring muszą wpadać dusze, które chcą reinkarnować na Ziemi? Nie, nie, to nie jest ring w ciele subtelnym później. W ciele subtelnym. Mhm. Ten, który już Wojtek wybrał, tak? Tak, i z tego 50%, tak, które on mhm. zabiera, to jeszcze zabiera 1/3 dla tych modliczek. Mhm. Mhm. Modliszki też to wszystko teraz wiedzą, widzą, że biorą udział w planie? No widzą, że cały jest dostawały. Tak. Mhm. Cieszą się teraz, dalej są takie dumne? Królowa ma złotą szatę nadal? No się nie cieszą. Nie, nie, nie są zadowoleni. Mhm. A chciałam jeszcze zapytać się, czy ta królowa i ten, jak ten reptil ma na imię, bo on już nie pamiętam. Się nie przedstawił, tylko nie machnie, nie harczy. Który ten, co z ten na statku, no ten na statku, ten już nie, no z prezesami rozmawiamy. Brak. Cały brak. Mhm. Kleos i brak. Mhm. Dobrze, jak on się teraz czuje, jak zobaczył, że dostał też ochłap? Że wykonuje robotę. Znaczy on w tej sytuacji jest wygrany w porównaniu do Mhm. do całej reszty. Dobra, to teraz zapytaj się tych archontów, ile oni czerpią z tego energii, informacji, innych dusz? To jest system tego typu, że oni robią tak jakby czarną robotę, mhm. montując te portale, natomiast oni czerpią energię z dusz, które schodzą po prostu w taki układ. Jakby ci to naświetlić. Prezes jest ze wszystkich. Słucham? Prezes jest ze wszystkich. No tak, bo to cała ta otoczka tego mechanizmu i zejścia to jest 1/3 całej produkcji duszy. Mhm. Mhm. Dokładnie tak. Wojtek to wszystko widzi? Tak. Mhm. Tak widzi. Zrobił dla siebie kawał dobrej roboty. Przechodzimy do pracy. Po pierwsze, neutralizacja wszystkiego. Neutralizuje swoją energię, którą wysyłał do tego ringu, do utrzymania, do naznaczania tych dusz,
do jednego statku, do kokona, wszędzie neutralizuje swoją energię. W każdym jednym, tej królowej, w tej kleosie, w tym braku, wszędzie neutralizuje. I teraz zbliżamy się, to wszystko może iść do portalu, jajeczka, modliszki, wszystko, cysterna, wszystko spada do portalu, wszystko. Z nimi rozwiązuje wszelkie pakty reinkarnacyjne. Teraz, jak już jest zneutralizowane, gdzie Wojtek nasz miał zapisany pakt reinkarnacyjny? W której części ciała miał wkodowane to, jak ma wyglądać jego życie tu teraz jako Wojtek? Zostali jeszcze archonci i została królowa z tym bragiem, tak? Tak. Cała reszta jest zneutralizowana. Mhm. Pytasz o energię, gdzie miał zainstalowane. Ja tak, gdzie miał? Pokazuje mi uszy. Uszy mi pokazuje. Czyli w życiu fizycznym poprzez uszy, to, że uszy, słyszał. Szum. Szum. No, uszy, szum w uszach i to jest. Tu jest cała ingerencja. I rozkoduj ten szum. Co do niego docierało? Jak był programowany tym szumem? Co to za fale? Tutaj wcześniej informacja mi się pokazała, taka scena się pokazała, że jeszcze jak do niego, że to nie jest to. Nie wiem, tutaj mam problem ze znalezieniem tego, jak on został tutaj zaimplantowany. Nie widzi jeszcze wady, ale mi się pokazały uszy, tak jakby miał nauszniki, taki szum, dobrze, taka informacja. Nie? Ale to ten szum ma jakąś wibrację, jakieś znaczenie. Przysłuchaj się i rozkoduj, przetłumacz, co jest mu wpuszczane w tym szumie. Co, bo ten szum zawiera słowa. Znaczy umysł. Generalnie ten szum jest takiej częstotliwości, żeby on nie słyszał normalnych słów, tak? Normalnego przekazu. Czyli zamazuje mu normalny przekaz, a jaki filtruje? Też jest odwrócony przekaz. Odwrócenie na uszach. Poproś, żeby zdjął te słuchawki z uszu, żeby wybrał cały mechanizm z uszu, z ucha środkowego. Połączenie ucha środkowego z przysadką, z mózgiem. No aż to był ból. Aż od środkowego ucha do mózgu to straszny ból głowy jest. Miał bóle głowy, tak? Zatoki też były zainfekowane tym samym? Bardziej na oczy schodziło. Na oczy mu schodziło to. Mhm. Prawe oko. Mhm. Miał nie widzieć, miał nie słyszeć, tak? Odwrócony odbiór informacji tak. Zewnętrznych, tak? Tak, tak. Żeby nie słyszał tych dobrych wiadomości? No, przede wszystkim, tak. Czyli ta cysterna była ładowana poprzez to, co słyszał, czyli w ciele fizycznym portal był umiejscowiony w uszach, zaimplantowany w całej głowie. Czyli ta kleos, która powiedziała, że nie schodziła do ciała fizycznego, albo kłamie, albo coś zrobili, że on to mógł w ciele fizycznym odbierać. Czy tutaj to... Tutaj modliszki mi się z powrotem pokazują. No, co mu zaimplantowały? Skrzydła. Mhm. Skrzydła, parę skrzydełek. Koło uszu. W środku. W środku. Mhm. Mhm. To powodowało ból głowy i odbiór tylko złych informacji. Za odwrócenie... Tak. Informacji. Dobrze, poproszę, żeby to wybrał wszystko, całe to urządzenie z uszu. I teraz zobacz, jak po wybraniu tego urządzenia, jak będzie odbierał świat zewnętrzny nasz Wojtek. On jest tutaj ograniczony przejściem płaszczyzny, tak. On widzi teraz to wszystko, czuje po swojemu prawidłowo. Natomiast trzyma go ten statek
i trzymają go archonci. To są dwie bariery, których on przy pierwszą barierą jest statek, tak, który nie może przekroczyć, żeby zobaczyć, skąd on się u nich wziął. To nie jest bariera. On po prostu na statek wrócił po samego siebie, po swoją część subtelną, po swoją część duszy. Teraz idziemy szukać duszy. Gdzie jest jego schowana jego dusza? On wie wszystko. Czy tutaj pokazuje mi się ten statek z tą królową na wierzchu i Wojtek mi pokazuje, że jego energia tak jakby była rozprowadzona na spodzie statku i u góry lekko, tak? Tylko że pokazuje cienką warstwę, tak jak folia w płynie albo coś takiego, że, albo farba, że jest po prostu rozciągnięty, rozwleczony i to odbija światło, to tak jakby przyjmowało, a tu odbija, nie? Taką informację tutaj teraz Wojtek przedstawił. Super. I do czego to służyło temu statkowi? To jest tak jakby nadawanie i odbiór, prawda? Tutaj no to jest pokazanie światła, w którą stronę ma ta energia pójść. Tutaj w ten sposób z dołu, tak? A z góry ten kawałek energii naszego Wojtka do czego służył? To jest jakby wchodziło coś, tak? Co wchodzi w ten statek? Nie. Zobacz, co tam wchodzi? Też jakaś energia, ale to nie jest energia Wojtka. Jaka energia, jaka informacja tam wchodzi? Ten statek zbiera od dołu energię tej złości, agresji i tego strachu, to utrzymuje go w tej pozycji tylko po to, żeby z góry trafiała do niego jakaś energia. Jaka energia trafia do niego z góry? To jest też jakaś część energii zrzucona od archontów. To jest jakiś śmieć po prostu, to jest śmieciowa energia. To, co królowa ma w sobie zainstalowane, to oni takie, wiesz, zgorzeliny im zrzucają. Później i co oni robią z tymi zgorzelinami? To jest taka tuba, tak, i to leci do przodu, jest to przetwarzane na jakieś kulki. Gdzie trafiają te kulki? One się mieszczą w kadłubie, pod tą królową, tak, one są takie zbierane, kumulowane. Co się wykluwa z tych kulek? No to świeci wszystko. Emituje światłem. To mi pokazuje się, że to jest gotowy mechanizm do napędu biorobotów. I królowa, ja to widzę w ten sposób, że ona po prostu bierze tą kulkę zaprogramowaną. Ona sama ją tam programuje na zadanie i wkłada po prostu w głowy poszczególnych istot tych swoich podwładnych, tak? Czyli te szaraki? Wydziela im zadania. Czyli te bioroboty, które my spotykamy w sesjach, są produkowane na tym statku. A ten statek utrzymuje... Tak, składane, tak, tak. Składane. Rozumiem, dobrze. Czy tam w tych kuleczkach i w tych świadomościach jest świadomość naszego Wojtka, chociaż odrobinę, nanocząsteczka? Nie ma? Nie ma. Dobrze, to Wojtek neutralizuje swoją energię tą od dołu i tą z boku, żeby nie był kierunkowskazem do przekazu tej informacji. Neutralizacja i cała energia idzie do portalu w wibracjach zero i wracamy, idziemy teraz do archontów, bo już nie ma tego statku rozkodowane. Czuję tutaj wielki podział, wiesz. Energia Wojtka jest tak rozbita i tak poszarpana, że teraz mogę tylko podążać za tym kawałkiem, który był tak jakby zesłany do statku, tak? Ale to nie jest całość energii Wojtka. A gdzie jest jego reszta? Oni pokazują mi takie sito, wiesz, jak do krojenia sałatki, czy do jajka, tak? Tak brutalnie. Został pokrojony? Brutalnie pokazują, jak przyciskają po prostu, wiesz.
jego energia, która trafiła na statek tutaj, to jest tak jakby troszeczkę taka niepełna kostka, tak? Okej, okay, dobra. Wykrojona z tych I wszystkiego. teraz zobacz, kto jest właścicielem tej krajalnicy, tej szatkownicy. Obróbki dokonuje tutaj archont, projektant, który zajmuje się kreacją świata, planet. Ono obrabia ten energię Wojtka i podaje mi informację, że energia Wojtka była dla nich o tyle niekształtna, nie była idealnym po prostu kulistą, jakimś pryzmatem, na którym mogliby coś zbudować, ulepić, więc posiadkowali to i porozrzucali wszędzie, tak? W różne projekty. W różne projekty, czyli od projektu teraz tutaj jako Darek, po ile projektów dokładnie teraz, aktualnie w tym czasie rzeczywistym? On ci powie. To jest 100 parę, 105, 106 tych projektów, 105. Tylko w naszej galaktyce, w naszym Matrixie, czy w różnych? Nie, w naszej galaktyce, to nie poszło nigdzie więcej. Oprócz Wojtka energię jedną taką zobacz, taką największą, do czego jeszcze została użyta? Najbardziej kształtne odlatują. Tu widzę jako satelity planet. Gwiazdy, jako gwiazdy naprowadzające, zapalające się w momencie, kiedy archonci tego po prostu wysterują. Mają też programowane zadania przez nich. Tutaj mi się pokazuje informacja, jest to też wykorzystywane jako sztuczne źródło przy jakiejś określonej gęstości duszy, która opuszcza daną kreację. I oni dzięki tym punktom zapalnym też potrafią ściągnąć tę duszę na dane tory. No tak. Inne tory. Czyli Wojtek jest w 100 kreacjach jednocześnie, ale ciało doświadcza tak, jak doświadcza. Tak. Okej, dobra, to wracam do tej krajelnicy. Do tej krajelnicy, do sałatki. Widzisz już, który z nich to trzyma i teraz zobacz, jak Wojtek tam trafił. Jak on jeszcze był pełną energią. Jak to widzisz? Pokazuje mi się wagonik, taki górniczy, który jeździ po tora. Tak? I w tym wagoniku nie tylko jest energia Wojtka, to są takie opalone energie, które zostały schwytane dość agresywnie. Do tego wagonika, tak? Tak, tak. Tutaj mi się pokazuje też frakcja już smoków, czyli drako, które po prostu palą te dusze. To jest na ten system astralny bardzo brutalne podejście, ponieważ nikt tak nie robi. Nikt w ten sposób nie pojmuje. To nie ma żadnej pułapki, to jest po prostu silna energia, energii gorąca, wiesz. Palenia. Palenia, tak. Dusze odczuwają to jako ból? Zamknięcie też i to też jest właśnie też zniekształcenie tej duszy. I Drako sprzedaje to archontom, bo mają taki system, a komu nie ukradli ten system? Znaczy Drako mają ogień, tak? To Drako mają we władaniu. Ale Drako czy reptiloidzi? Nie wiem, którzy z nich. Drako. Już Drako. Drako mają po prostu władanie nad ogniem, z tym, że to dotyczy pozwolenia architektów na to wydzielenia strefy, tak, jakby połowów, tak, i z tego wydziału i z tego momentu, bo to nie trwało długo, oni teraz na chwilę obecną nie ma tej frakcji, która w ten sposób pozyskuje duszę. Byli za brutalni.
za brutalni i te dusze jako dla architektów w wielkim stopniu były zanieczyszczone, czyli zniekształcone. No i nie miały już tego tyle światła, ile oni by potrzebowali. Okej. Tak. Wracamy jeszcze przed ten moment, jak nasz Wojtek trafił do tego wagonika. Jeszcze. Odrywa się świadomością swojego źródła, czy był wolną energią i gdzieś latał? Tu pojawiła mi się kropla taka, nie kryształowa, dużo mniejsza. Kropla energetyczna, która jest koloru czerwonego, lecącego jak asteroid w tym sensie. Jest to konkretny rodzaj energii ciężkiej, która po prostu miała zadanie przebijać swoją masą o wszelkiego rodzaju opory. No i tutaj tylko ogniem, większą energią mogli ją zatrzymać, tak? Rozumiem. Ogień ogniem. Okej, dobra. Teraz podejdź do tej energii czerwonej, którą widzisz, rozpoznaj, czy to jest energia naszego Wojtka. Tak. Bardzo żywiołowa, bardzo energetyczna. Szczęśliwa. No taka, wiesz, nie ma żadnych barier, nie? Okej, to poprosimy, żeby zaprowadziła nas do Wojtka źródła. Tam, gdzie jest jego pierwotne źródło. Tak, jest. Jest. Jak wygląda jego źródło? Jak on widzi swoje źródło? Przede wszystkim jaką taką ciepłą otulającą energię, która obdarza go wielkim bezpieczeństwem. Można tak powiedzieć, że oblewa go takim wielkim ciepłem, tak jak kładziemy się w ciepłą wodę i sprawia nam to przyjemność i on się pławi w tym, wiesz, on jest też taką jakby zintegrowaną magmą, zintegrowaną energią. To teraz Wojtek, stój teraz, przekazuje sam sobie temu, który jest w źródle i pławi się w tej cudownej energii, przekazuje sam sobie informację o wszystkim tym, czego odkrył. Najbardziej przekazuje informację źródłu o tym, czy tam źródle, o tym właśnie, o tej frakcji Draco, która pali i zniekształca duszę. I potem takie zniekształcone są stawiane w różne istoty, które produkują między innymi bioroboty, które zarządzają ciałem ludzkim. Tak, już. Poproś teraz energii źródła naszego Wojtka, żeby swoją mocą zneutralizowała tą technologię. Nie istoty. Technologię. Neutralizacja technologii nie dopuści do tego, żeby dusze, które na przestrzeni wychodzenia ze źródła trafiały do takiej technologii, do takiego strasznego uciemiężenia, do spalenia. Czyli ma przekazać, żeby zneutralizowała tą technologię. Draco? Tak. Technologię Draco, technologię archontów, którzy korzystają na bazie portali, spalenia, dzielenia, szatkowania. Technologię. Co źródło na to odpowiada? No tak, przyjęła to informację i ono źródło odpowiada, że wyśle jeszcze większe energie. W takim razie coś takiego tutaj. Ale ma wysłać, jeżeli chcąc pomóc istotom, które wychodzą ze źródła, trzeba zneutralizować technologię. Jedyna technologia, która tutaj jest do neutralizacji, to jest ten język smoczy ognia, tak? I co spowoduje neutralizacja tej technologii? Że te dusze nie będą palone, tak? A to jak w Wojtku była zrobiona, portal był zrobiony. To jest na bazie wszystko tego, tej zgorzeliny i tak dalej, tych zanieczyszczeń. Rozumiem. A to, że Wojtek był poszatkowany. To też jest przyczyną tego, że był spalony. Dobrze. To teraz poproś źródła, żeby spaliło. Jeżeli może, niech spali technologię. Nie może spalić, może odsunąć. Czemu spalić nie może? Bo co się zadziało?
Świadomość wielu nie niszczy takich. Ale to nie ma niszczyć się istot, tylko technologie. To nie są istoty. Technologia nie jest istotą. Technologia jest wytworem. Źródło mogło zabrać te narzędzia wszystkie. To niech zabierze źródło, bo Wojtka energia bardzo mocno cierpiała. Doprowadziła nas przez wszystkie koleje. Szeraki, które są produkowane na statku, są używane przeciwko większości istot, które wcielają się na Ziemi. Źródło to rozumie, tak? Technologia, nie istoty. My nie walczymy z istotami, my walczymy z technologią. Powiedz, co się zadziało, tak? No, no. Wszystkie te, tak powiem, zabawki, tak? Te siatkownice, te statki, to spowodowało wielkie zapomnienie teraz. Oni są w dezorientacji, to źródło nie może ich zniszczyć jako istot istnień. No, jako istot? Nie, absolutnie. Natomiast królowa jest bez statku, Archont jest bez siatkownicy. Dokładnie o to chodziło. Drako jest bez ziejącego ognia. Dokładnie o to chodziło. Jeżeli są istoty dobre i są istoty złe, to dobre mogą działać tylko poprzez wolną wolę, a złe mają technologię. Jesteśmy bezsilni wobec technologii. Jest wielka dezorientacja wśród nich. Dokładnie tak. Technologia. Nie wolno ingerować w istoty, w żadne, i w dobre, i w złe, ale wolno ingerować w technologię. Źródło teraz pomogło dla mnie zneutralizować technologię. Tak? Tak. Udało się? Tak, nie ma tego. Genialnie, genialnie, o to chodziło. Poproś Wojtka, żeby zmienił swoją linię czasową, tym samym zmienił wszystkie pakty, cokolwiek miał jeszcze zapisane w sobie, w swoim kodzie DNA, w swoim kodzie duszy, gdziekolwiek, cokolwiek. Wszystko teraz neutralizuje i zmienia całkowicie swoją linię czasową. I wracamy do tu i teraz. Nie do tu i teraz, tylko wracamy do przestrzeni Wojtka. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Michał, wyrównaj energetykę, wyrównaj. I wracamy tam, gdzie zaczynaliśmy sesję lub do innej przestrzeni, gdzie wykreował sobie w wyniku zmiany linii czasowej Wojtek. Znaczy, jak tu Wojtek, tak, wszystkiego, całej tej kreacji nie ma. Dla Wojtka liczy się teraz w tym momencie jego ciało fizyczne, bo Wojtek jest wolny, wolną energią, która wyszła ze źródła. I tu widzę Wojtka niedoświetlonego, tak? On ma, widzi swoje połączenie z nadduszą i dusza, naddusza widzi połączenie ze źródłem, tak? I jeszcze wcześniej ci chciałem powiedzieć, że jak był Wojtek w źródle, on tam pokazywał informację, że wielokrotnie był w stanie wrócić do źródła i kąpać się w tej swojej, tej ciepłej energii, wiesz? I on to pokazał, że on to robił kilkakrotnie i on wychodził z tego źródła i to nie była jego pierwsza podróż, tak? Że to jest stara został, dusza. No, jest to tylko bardzo za którymś razem został spalony tym językiem. Tak, 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 dokładnie. Teraz tak, mamy ciało fizyczne Wojtka, które widzi swoją nadduszę, i jest to połączenie z jego źródłem dalej, tak? Duszą i źródłem. Tak. I trzeba doenergetyzować, trzeba uporządkować ciało fizyczne. Dobrze, w takim razie łączymy się z ciałem fizycznym i teraz doenergetyzujemy ciało fizyczne, wszystkie połączenia, neutralizujemy wszystkie choroby, które zostały w wyniku zużycia ciała energetycznego, neutralizujemy, wrzucamy energię zdrowienia. To Wojtek mi przekazuje, ciało jego przekazuje informacje o otyłości. Cały czas mi ta otyłość się przewija, że to jest dla niego problem. Tak. Jeżeli jego ciało subtelne było wykreowane, że siedzi w dziwnej pozycji, ciało fizyczne nie miało energii do poruszania się, do tworzenia ruchów fizycznych. Po prostu. Energia, którą mógłby spożytkować na sport, została
przemieniona na energię w cysternie. Więc teraz jest odwrócenie. Teraz ciało fizyczne powoli będzie nabierało energii, ale czy odzyska całkowicie sprawność, tego nie wiadomo. Czy on tu prosi o, wiesz, maksymalne doenergetyzowanie, tak? Taką informację daje. Oczywiście. To w takim razie zrób to. Tylko pamiętaj, żeby zrobić to w formie bezpiecznej. Czy on robi to sam, tak? Teraz energia przelewa się z nadduszy do ciała fizycznego. Jest po prostu uzdrawiany od nóg, przez kolana, przez biodra, przez klatkę piersiową, brzuch, tak? Oczywiście ręce. Rozpływa się to, rozświetla i wychodzą przez głowę. Do takiej wymiany może dochodzić, tutaj podaje informacje jego naddusza wielokrotnie, kiedy on tego sobie zażyczy i może się łączyć z tą energią i doenergetyzować się w momencie, kiedy będzie słaby. Podaje też informacje jego naddusza, że muszą się nauczyć nowego kontaktu, którego ze sobą nie miał. Nie miał też takiego połączenia dobrego. Ciało nie miało też dobrego połączenia z nadduszą. I teraz jego ciało, jego naddusza mówi, że będą się uczyły, tak? Że on będzie mógł odczuwać różnego rodzaju innego rodzaju emocji niż do tej pory doznawał, tak? Że będzie mógł dawało po prostu znaki i kierunki. Ma się posłuchać swojego ciała wewnętrznego, swojej pierwszej myśli, swojej intuicji, bo ma z nią bardzo teraz proste połączenie, bardzo, bardzo dobre połączenie. Super, dobrze. Wracamy do ciała energetycznego. Wyrównaj dziury energetyczne, rany energetyczne, wyrównaj wszystko to, co mogło być wyrównane. Tak, już to się zadziało, bo już wróciło to do źródła wszystko, cały układ wrócił do źródła. Regenerowało się. Tak, i wyszedł z źródła, jest to wszystko naprawione, jest to uzupełnione. Czy ma potrzebę podnieść wibracje sobie? Tak, tak, ciało fizyczne ma potrzebę podnieść. W takim razie i ciało fizyczne, i ciało energetyczne podnosi sobie wibracje do takiego momentu, jakim będzie jemu najlepsze. Jest już. Dobra. Podziękuj Wojtkowi w takim razie za pracę. Ja też dziękuję bardzo. Wróć, Michał, do swojego przestrzeni swojej. Wejdź do portalu o wibracjach zero.